Jeżeli myśleliście, że challenge, który udało mi się ostatnio ukończyć, że z losowymi craftingami, z losowym wypalaniem przedmiotów ze zwierząt, z losowym wypalaniem przedmiotów z różnych bloków był trudny, no to mam dla was dobrą albo złą wiadomość. Kajtek, czyli osoba, która robiła eksperymenty, podesłał mi pewnego modpacka. On jest mało znany, dlatego linka wam podrzucę w opisie. Musicie mieć launcher Twitcha, żeby w ogóle coś takiego odpalić. Także uwaga, tylko Minecraft Premium. I o co chodzi? Prócz tych rzeczy, które wam przed chwilą wymieniłem, czyli losowe craftingi, losowe wypadanie przedmiotów ze zwierząt oraz z mobów, jest dodatkowe utrudnienie, że te wszystkie rzeczy zmieniają się co 5 minut. Tak, czyli jest szansa, że na przykład za chwilę z tego dirta, ja w sumie tego nie sprawdzałem, możemy to, o, okej, okay, jakiś bloczek wypada, wypadł mi teraz Ether Dirt, czyli są mody. W ogóle wyłączę to, nie potrzebujemy Ney, bo tutaj jeżeli sobie kliknę na przykład emeraldy, jak skraftować albo blok emeraldu, to proszę bardzo, mamy... No, jakieś po prostu dziwne rzeczy. Jest około 60 modów, także nie jest to jakaś rozbudowana paczka modyfikacji. Jest mnóstwo różnych bloków, ja też nie mam pojęcia, o co tutaj dokładnie chodzi, co to są za rzeczy, ale witam was w pierwszym odcinku tej serii jeszcze trudniejszego, hardkorowego, ultra trudnego minecraftowego challenge'u. Ja jestem oczywiście Flotar i z kodem Flotar możecie kupić na Gierwa nowe, fajne gierki. Polecam bardzo serdecznie, link w opisie. I słuchajcie, chciałbym, żebyście zostawili pod tym filmem łapę w górę, jeżeli chcecie, aby ta seria pojawiała się codziennie. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy nie, ale jeżeli podoba wam się, żeby na przykład od poniedziałku do niedzieli cały czas były odcinki z tego, bo wydaje mi się, że na tym zajdzie mi troszeczkę dłużej, żeby to wszystko ogarnąć, to dajcie znać. I właśnie, jeszcze mam do was pytanie, czy powinienem zagrać na hardkorze, bo ja nagrywam ten odcinek na niedzielę, jest teraz dokładnie czwartek, jak to nagrywam, ale wrzucę ten odcinek w niedzielę i po prostu napiszę w komentarzach, czy chcecie, abym stworzył nowy świat, gdzie będę grał na hardkorze, czy gramy sobie po prostu na tym zwykłym, wiecie, jak umrę, to będę mógł sobie grać bez problemu, bo może być za ciężko, dlatego na początku odpaliłem to tak jak jest. I co my tutaj mamy? Ulala, mamy dużo, dużo różnych przedmiotów. I właśnie, nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy, że mamy tutaj zadania i ta tekstura taka różowa, ona ma taka być. I tu mamy zadania, które będziemy musieli ukończyć, czyli Block of Memories. Właśnie to jest dość dziwna i ciekawa paczka modów, ponieważ tak jak mówiłem, wszystko się zmienia tutaj co 5 minut, ale będę mógł właśnie wydobyć albo zrobić Block of Memories, czyli blok pamięci, dzięki czemu niektóre craftingi, chyba nie wiem, czy będę mógł sobie wybrać, który crafting zapamiętać, czy to będzie losowo, ale będę coraz więcej rzeczy pamiętał, bo tutaj chodzi o to, że jakby co 5 minut ja zapominam kompletnie, co jest czym i wszystko, wiecie, się resetuje. O, czy coś się stało? Jakiś obiekt się pojawił, chwila, czy teraz... Coś innego? Nie, cały czas mi wylatuje to samo. Także pogramy sobie ten odcinek, zobaczymy jak mi pójdzie. Zobaczę w ogóle co... Dobra, od razu. Od razu muszę to zrobić. Od razu sobie... Ardyt. Okej, okay. Wiecie co... Co jest? Ej, mam chyba jakiegoś totalnego farta, ale mam od razu jakąś ultrapotężną zbroję. I właśnie, tu jest dodatkowe utrudnienie, że mamy modyfikacje, których ja też za bardzo nie rozumiem. Więc mówię, będzie na pewno fajnie się grało. Postawmy sobie w ogóle to drzewo. Wiadomo, teraz już nauczony tym challenge'em minecraftowym ostatnim. A, czyli... A, chciałem powiedzieć, że... A, z tego dostajemy dokładnie to samo drzewo, ale nie, dostaliśmy kompletnie co innego. Chisel. Chisel to jest bardzo ciekawy przedmiot, który pozwala nam, jeżeli klikniemy sobie prawym... Bo może są osoby, które nie ogarniają Minecraft, albo nie mogę tego zrobić. A nie, to nie jest ten mod, to jest mod, z którego właśnie korzystali chłopaki przy eksperymentach i wiem, że Kajtek jest chyba fanem tego moda, mega fanem, bo to pozwala nam jakby tworzyć własne modele piksel, czy tam taki mały sześcian po sześcianie i możemy naprawdę tworzyć super... O, widzicie? Widzicie tego piksela? A, ja teraz wydrążyłem. Okej, okay. O, widzicie? Można robić takie rzeczy. I sobie tworzyć kompletnie customowe bloczki. No to nie, to mi się nie przyda, bo... To nie tak, że jestem głupi, ale no i jestem głupi i wiem, że nie ma szans, żebym tego użył. O, i w drugą stronę też możemy to zrobić. Proszę bardzo. I mamy taką wypukłą skałę. Na przykład, nie wiem, to może posłużyć jako kompletnie nowy model. Mówię, możliwości tego moda są tak naprawdę nieograniczone, ale chcę sprawdzić, po ilu minut... Znaczy, chcę zobaczyć po prostu, kiedy się zmienią te bloki na te inne bloki. I chwila, ja mam tutaj stone'a. A ze stone'a leci mi... What? Czy to jest... A... Nieważne, nie było tematu. O, widzicie? Wszystkiego zapomniałem, tego co znałem. Czyli, uwaga, zobaczymy. Teraz leci kompletnie inny blok i chyba tutaj nie będzie aż takie to losowe, że na przykład z tego poleci mi marchewka. Albo miałem po prostu mega farta. Zobaczymy, co z węgla poleci. Z węgla poleciał mi... Czy to jest kobalt?
Możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że kobalt jest jednym z najlepszych surowców, jaki jest dostępny w Tinker's Construct, w takim modzie pozwalającym nam na zyskanie tych nowych przedmiotów, na utworzenie nowych przedmiotów, więc ja od razu to zrobię. Ja od razu sobie pozbieram troszkę tego kobaltu i będę mógł, jeżeli oczywiście znajdę jakiś crafting na piec, to będę mógł zrobić fajne rzeczy z tego. Mówię, także to jest dodatkowe utrudnienie, bo jeżeli my... O, co jest? Naprawdę dirta będę dostawał? Aha. Okej, okay. Nie wiem jak, nawet nie wiem jak na to zareagować, ale spoko. Dobra, no, pouczymy się, znaczy nauczymy się tego. Tutaj dostałem drzewo, czy to jest... Nie, to jest zwykłe drzewo i Rich Aqua... Aha, bo mamy nowe rzeczy. Okej, okay, muszę się przestawić na to, że co chwilę będą nowe rzeczy się tutaj pojawiały. Co to jest? Jakiś kwarc. To nie. Dobra, ja w ogóle sobie założę tą zbroję. Wiecie, mam super zbroję, no to fajnie by było z niej skorzystać. Cztery bloki dadzą mi wood slaby. Nice. I nie będzie czegoś takiego tutaj, i to mi się bardzo podoba, że na przykład znajdę jakiś jeden broken crafting, tak jak na przykład ta skrzynia z Endu w tym poprzednim challenge'u i będę mógł sobie sfarbić najlepszą zbroję, jaka jest. Nie, tutaj za każdym razem będzie to losowe, dlatego wydaje mi się, że będzie to o wiele trudniejsze. A właśnie, a może chcielibyście, abym tą serię z kimś prowadził? Może to by było łatwiejsze albo przyjemniejsze dla was do oglądania, tylko jest taki problem, że wtedy odcinki by się pewnie pojawiały rzadziej, no bo jest czasami problem, żeby się zgarać w parę, czy tam w dwie osoby, bo na przykład tej osobie coś nie pasuje i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, czekam na wasze komentarze, jak wam się coś takiego będzie podobało. To jest Minecraft 1.12.2, więc nie ma tych nowych bloków, co jest plusem i minusem. A, i mamy... To jest ten dirt taki dziwny, ale ten dirt nie będzie przydatny. Sprawdźmy, co z gravelka leci. Ej, z gravela leci gravel. No, powiem tak, tego się nie spodziewałem, że z gravela mi poleci gravel, ale za chwilę będziemy mogli sobie sprawdzić inny crafting. Czekajcie, ja sobie wyłączę autojumpa, bo autojump jest denerwujący. Mam dwa dirty i mogę sobie stworzyć nether brick slab. Dobra, tworzymy nether brick slaba. Co z nether brick slaba mi poleci? Poleciał mi nether brick slab, czyli może to nie wszystkie craftingi? Nie wiem jak to jest dokładnie zrobione. Wow, cześć creeperze. Aha, creeper wybuchł i z creepera mamy normalne bloki. Prawie normalne bloki, dobra, ja muszę wyrobić jak najwięcej węgla. Czy też tego kobaltu, co z ciebie leci? A, czyli jak widzicie nie wszystkie bloki są jakby zmienione albo po prostu mam mega farta. Bo mówię, nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie działa ten modpack, więc to będzie wszystko dziwne. Ale niektóre rzeczy są normalnie zrobione, jak na przykład pewnie liście. No liście, może właśnie trzcina cukrowa i takie właśnie rzeczy. O, na przykład z krowy. Czy z krowy poleci mi diament? Nie, to wtedy z konia mi leciał diament. Jak widzicie, są niekiedy jakieś małe lagi, ale da się do tego przyzwyczaić. Rich Aqua Chow. Czy to mogę dać krowie? Nie, nie mogę dać krowie. Nie wiem, co to jest za przedmiot, ten, który trzymam w ręce. I dostałem mięso. Spoko. Dostałem mięso, ale niestety mięsa nie mogę przerobić w żaden sposób. Ups. Co tutaj się... Aha, dobra, to jest chiseled rock. I to jest ten specjalny kamień, tak? Tak, to jest ten specjalny kamień, który wydrążyłem, więc ten kamień nie będzie mi potrzebny do niczego. Idziemy dalej i zjedzmy sobie jabłko. I chwila, tam coś jest. Jest chyba z też Tinkersa? Tak mi się zdaje. Mogę się mylić. Czyli mam jakiś nowy mieczek. Krowy są zlagowane, może dlatego, że światło po prostu mi się jeszcze nie wygenerował. Bardzo możliwe, że tak jest. A czy z tego poleci? Tak, z tego mi poleci normalny blok, czyli bloki jakby te jedzeniowe, tak. Albo rośliny, o, po prostu rośliny nie zostały zmienione. I nie ukrywam, że to mi się podoba, bo czasami w tym zwykłym Minecrafcie się rozwalało takie dziwne przedmioty, że no po prostu działało to dość dziwnie. Okej, okay, mam 13. Chwila. Wiecie co, ja sobie sprawdzę. Kobalt? Czy mogę zrobić z tego zbroję? Nie, mogę zrobić z tego narzędzia. A, tylko że to narzędzia robimy w Tinkersie. O kurde, tak, te narzędzia robimy w Tinkersie. Wiecie, ja mogę sobie teraz sprawdzać craftingi. Fajnie, sprawdzam sobie craftingi, ale i tak to mi kompletnie nic nie da, bo za 5 minut te craftingi będą kompletnie inne. Więc dlatego nie czuję się tak jak na przykład na tej normalnej partii, jeżeli bym zagrał, sprawdził... A, nowy surowiec. Czyli z surowców może będą leciały tylko surowce?
To nawet byłoby o wiele lepsze, bo paczka nie byłaby tak całkowicie losowa. I chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, czy na przykład z tego drzewa teraz poleci mi inne drzewo? Tak, leci inne drzewo, czyli są jeszcze jakieś... co to jest? Czyli są jeszcze jakieś tutaj reguły obowiązujące w tym świecie. Spoko, stone. Ze stone'a leci mi... Permafrost. Permafrost jest bardzo ciekawym blokiem, który możemy wykorzystać na przykład do... zniszczenia go i później mamy marble, czyli marmur, i z marmuru mamy limestone, nie pamiętam niestety co to jest limestone, i mamy netherrack. Okej, okay. I mamy netherrack i z netherracku, dobra, z netherracku mamy netherrack, to co, idziemy, co to jest, co to jest za dziwna rzecz? Powiem wam, że dziwnie będzie mi się odnaleźć jakby po graniu w zwykłego Minecrafta i szukaniu tych wszystkich craftingów. Dziwnie się będzie odnaleźć na takim troszkę zmodowanym tym Minecrafcie. I właśnie, to są wszystkie zadania. Możemy sobie je szybciutko przejrzeć. Czyli tak, mamy Block of Memories, który musimy zdobyć. Tu mamy zadania po prostu. Endgame. Completed Oakwood. Co to jest? 55 zadań. Czyli jeżeli to zdobędę, to wtedy jakby przechodzę tą paczkę. Czyli to muszę zrobić, aby przejść paczkę. Tutaj mamy Diamond Armor. Get Banana Pet. Get the Sun Pet and the Moon Pet. The Best of the Best. A, zdobądź jeden Dirta, Soul Sand, Cobblestone. O, to są takie nawet proste przedmioty. No i tutaj mamy Twilight Forest. To jest jedyny świat, który chyba jest tutaj dodany. Chociaż nie, jest jeszcze Aether. I mamy pokonanie smoka. Get the Wither Pet. Nie wiem, nie chcę wiedzieć skąd to się bierze. Tutaj muszę wejść do Netheru. Nie ma dużo tych modów. Ile jest? Jest Twilight Forest, jest Tinkers, są pety, są Cube Chance'y i no w sumie tyle. Tutaj jakieś skrzynki, to są jakieś małe duperele. No dobra, także jest, nie wiem, z 4-5 modów takich dużych, a reszta to są jakieś duperele. Cześć ząbiaki. Kto z was leci? Okej, okay. Brains. Ja mam 5 poziom. 6 poziom. Czemu tak dużo mi tego leci? Expa z nich. Właśnie, czy są nowe potwory? To też mnie bardzo ciekawi. Czy dodali nowe potworki, co z ziemi leci teraz? Mamy chyba to jest zamarznięty dirt. Aha, to jest jakiś dziwny dirt, którego kompletnie nie rozumiem i nie wiem o co z tym chodzi. Ale widzę, że jeżeli chodzi o wydobywanie bloków, to są jeszcze jakieś zasady zachowane, a jeżeli o samo kraftowanie chodzi, to widzicie. Tu już nie obowiązują kompletnie żadne zasady i to mi się podoba. Bo będę przynajmniej wiedział, ok, idź sprawdzić dirta, bo może coś fajnego poleci, ale później kraftowanie to już będzie jazda bez trzymanki. Chyba nawet mi się bardziej to podoba, jeśli mam być szczery, bardziej mi się to podoba niż tamten zwykły Minecraft, bo tam mówię, było czasami tak, że te rzeczy były tak losowe. A tutaj mamy jakąś namiastkę jakby normalności. Coś dostałem. Aha, z pająków dostałem... No tak, bo to jest całkiem normalne, z pająków dostałem wełnę. Nie wiem, co z tą wełną mogę zrobić, ale mam tutaj jakieś krzaczki. Z krzaczków niestety nic nie leci? Okej, okay, z tych krzaczków nic nie leci, chyba że muszę... O, berry! To są te zwykłe jagody. Mamy jakieś ząbiaki. Jeszcze chciałbym sprawdzić inne... nie, czekajcie, z ząbiaka chyba nie sprawdzałem, co z niego leci. Siema! Siema, siema, siema. No i jak ja mam zrobić ten amnezja blok? Może jest jakiś crafting? Dobra, za chwilę sobie sprawdzimy. W ogóle nie wiem, te szkielety jakieś silniejsze się wydają. A ze squida... Czemu squid? A dobra, squid zawsze nakładał efekt ślepoty. Myślałem, że coś się zmieniło. Amnezja blok? To jest to? Create amnesia. Aha, extend amnesia. Aha, dobra, czyli to mogę sobie jakby... Block of Memories. O, to są nowe przedmioty. Compressed Block of Amnesia Clock. O, to jest spoko. Zegar będę mógł sobie utworzyć, który będzie mi pokazywał... który będzie mi pokazywał jakby kiedy zapomnę wszystkich rzeczy. A tutaj mamy nową potkę. Kiedy zostanie skraftowana, to będzie miał przedmiot, który będę mógł wyleczyć. I jakby się stanie to normalnym przedmiotem. Wow, ale tłumaczenie. Tłumaczenie 10 na 10 po prostu. Ale rozumiecie, że będę mógł jakąś rzecz sobie zapamiętać. O, grzybek. Z grzybka leci... Co to jest? Portobello. O Jezu! Odejdź. Ja chcę zobaczyć, co z creepera leci. Cześć, creeperze. Siema, pająku. Okej. Okay.
Czy z ciebie właśnie poleciało... A, piórko mi poleciało. No, spoko. Spoko, to jeszcze dasz ją przeżyć. Tam mamy kolejny szkielet. Czemu w ogóle ja chodzę w dzień? Zamiast się gdzieś wkopać albo znaleźć jakiś dom? Chwila, odpalmy mapa? Halo, mapa? Dobra. Będę grał sobie na tej chyba małej mini... tam coś jest. Dobra, mamy wioskę, idę do wioski. To będzie idealny moment po prostu. Jak widzicie, w tym odcinku chyba nie było jeszcze żadnego cięcia, bo... No, jaram się tym. Jak zawsze, gdy jest nowa paczka modów. Chociaż nie wiem, co ma jedno wspólnego z drugim. Ale po prostu nie było jakby... sensu robić jakikolwiek cień. Co to jest? Czy to jest jakiś zbugowany chunk, czy... Czy o co chodzi? Dobra, weźmy sobie... Aha, z tego mamy normalne jedzonko, można to jeść? Nie, niestety nie można, ale mamy kowala. A wiecie, co jest z kowala? Z kowala są fajne rzeczy. Za chwilę zobaczymy, jakie dokładnie. I właśnie, miałem sprawdzić, jak to wygląda z koblem. A, z kobla mamy kobla chyba, siema wiśniaku. To są, jak widzicie, jeszcze ci starzy wieśniacy. I znowu zapomniałem wszystkiego. Ulala. Hurricane. Czy tutaj ktoś idzie? Tak, idą do mnie zombiaki. Także ja wezmę, zrobię coś takiego i sobie na spokojnie sprawdzimy. Block of Memories. Czyli mamy dwa enchanty. Living. Szkoda, że nie ma opisanego, co ten dokładnie enchant robi, bo to jest czasami problem, żeby to ogarnąć. I chciałem, wiem co chciałem zrobić. Chciałem zrobić crafting table, tylko jest taki problem, że... Mamy jakieś... Tutaj drzewo. Cobblestone. Nie, z cobblestone nic nie mogę zrobić. Eder Dirt? Nie, też nie mogę z ciebie nic zrobić. Będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. Już widzę, że na początku się jarałem, że to będzie... O, kurde, będzie fajnie się grało, ale no... Będzie miejscami... Ciężko to ogarnąć. Block of Memories. Mamy pierwsze zadanie wykonane. Sprawdźmy, czy jakaś nagroda jest za to. Nie, niestety nie ma nagród, czyli mamy tylko zadania. To nawet jest lepiej, bo mam pokazane jakby... Mam jakby cel. Wiecie, nie będę się błąkał bez celu, tylko będę wiedział, co mam zrobić przy każdej okazji. Proszę, żeby z tego wypadła jakaś deska. Jest. Mamy zwykłą deskę. Oj, tylko tu... tutaj jest szkielet. Nie podoba mi się, że tu jest szkielet. Stworzymy sobie crafting table. Zaraz. Proszę, żeby z tego powstał crafting... No tak. Mamy śmietnik, mamy łódkę. A, zapomniałem. Zapomniałem o tym. Mógłbym sobie... A, wiecie co, sprawdzimy. Co powstaje z... A, crafting table robi się aktualnie w ten sposób, czyli potrzebuje 6 patyków. Framing board, który się robi w ten sposób. No tak, to jest... w ogóle, żeby... to jest ciekawe. Żeby stworzyć jeden przedmiot, potrzebuje crafting table, czyli to jest zapętlony crafting. A tu jest redstone xnor filter. To się robi... No tak. No tak. Cobblestone crafting table. Jezu, jakie tu są rzeczy. Uncrafting table. No, tu są trzy deski są potrzebne. Ale dobra, gdzieś w wiosce powinien być crafting table. A chcę po prostu skraftować sobie mieczyk kamienny, znaczy diamentowy. Chcę zobaczyć, co z niego powstanie. Czy gdzieś w wiosce jest crafting table? Ała, ała, ała. Bo w ogóle ja za chwilę umrę. Nawet nie wziąłem tego pod uwagę. Siema. Jest, mamy crafting table. I tam są... Tak, tam jest Enderman. Panowie, nie wychodzimy stąd. A, ja nie mam desek. Znaczy, nie, no, nie mam... nie mam patyków. Może z tego powstaną mi patyki? Nie, powstanie mi kosz na śmieci. Mam jakieś jedzonko. Weźmy sobie, zjedzmy coś. Biblioteczka. Biblioteczkę też można sprawdzić szybko. Książki lecą z biblioteczek. Okej, a z półpłytki leci półpłytka, z płotku leci pewnie płotek, czyli są tylko te takie, wiecie, podstawowe bloki zamienione. Chociaż no w sumie po co mieliby zmieniać półpłytkę i płotek? To tylko daje dodatkowe utrudnienia, też nie chodzi o to, żeby, wiecie, tego się nie dało przejść, bo to też ma sprawiać radochę. Dobra, ale czy mogę coś fajnego zrobić? Diament? Co to jest? A, to jest do siedzenia, no tak. A mogę coś takiego zrobić? Albo takiego? Albo takiego? Albo... Nie no, nic nie mogę raczej z tym wykombinować. Niestety. Dobra, słuchajcie, to by był pierwszy odcinek. I jestem pozytywnie, naprawdę pozytywnie nastawiony do tego modpaka. Nie mogę się doczekać kolejnego, ale poczekam, czy będziecie chcieli, abym grał na hardkorze, czy też nie. I czy chcecie po prostu z tego codziennie odcinki. Także zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. I widzimy się w kolejnych filmach.
Link do pobrania modpacka macie oczywiście w opisie i zachęcam do po prostu do zagrania sobie, bo moim zdaniem warto i zapowiada się to naprawdę spoko. Jeszcze raz dzięki Kajtek za podesłanie tego, bo w sumie on wysłał mi linka do tej paczki modów i powiedział, ty, może być fajne do nagrania. I rzeczywiście jest fajne do nagrania, także jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, cześć, pa, pa, hej!